NBA to najlepsza liga koszykarska na świecie, ale oprócz świetnego poziomu możemy trafić tu na wiele emocji. Dzisiaj porozmawiamy sobie o miłości nie do końca legalnej, o miłości, która napotyka się non-stop i rozchodzi, oraz o tej, która była zdradzona, ale wybaczyła. Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Janek Wójcik i oto podsumowanie tygodnia w NBA historycznie pierwsze na kanale. Pozwólcie, że skoro to pierwszy odcinek, to przedstawię Wam, w jakich kategoriach będziemy się poruszać za każdym razem podczas takiego podsumowania. Po pierwsze, najciekawsze tematy z danego tygodnia. Po drugie, sekcja ciekawostek, krótkich informacjach, MVP ladder, rookie ladder, najciekawsze wyniki itd., itd. Po trzecie, najciekawsze zagranie, które wybiorę ja albo ewentualnie wy widzowie w ankiecie albo w komentarzach. Zachęcam do podsyłania i na Facebooku i na YouTubie, gdziekolwiek macie do mnie kontakt. I po czwarte, jeden temat główny, o którym trochę więcej powiem i który będzie stanowił taki pole do dyskusji, oczywiście dla was również w komentarzach. Zatem zacznijmy od pierwszej sprawy, Josh Giddey i Oklahoma City Thunder. Oklahoma, świetny początek sezonu, o wiele lepszy niż wiele osób się spodziewało. Chet Holmgren, który no wychodzi na razie na pierwsze miejsce, rookie ladder. No i Josh Giddey, który właśnie dosyć duży udział ma w tym sukcesie początkowym Oklahomy. Pojawiło się jego zdjęcie z dziewczyną na socialach, które jasno przedstawia nam, co się wydarzyło. No i od razu zaczęto pytać, czy ta dziewczyna ukończyła 18 lat i okazało się, że nie ukończyła. No i pojawiły się pewne zarzuty, że a może ona ma 15 lat, może 16. Okazało się, że dziewczyna jest 17-latką. Jak sobie sprawdzimy, ile lat ma Josh Giddey, który jest z rocznika 2002, to stwierdzimy, że może to moralnie nie było jakieś straszne przestępstwo, ale mimo wszystko według prawa jednak zabronione. No i teraz pytanie, co zrobi z tym Liga NBA, która rozpoczęła postępowanie w tej sprawie. Oczywiście post ze zdjęciem został już usunięty, dziewczyna może nie wpadła na to, że może wprawić Josha w jakieś problemy, on chyba zresztą też na to nie wpadł. Sam Josh Giddey, możecie posłuchać jego wywiadu, raczej unika odpowiedzi na ten temat. Yeah, I mean, I understand the question obviously, but there's no further comment right now. Kolejna sytuacja miała miejsce już na parkietach NBA i mamy tutaj klasyczną, niespełnioną, ale cały czas trwającą relację między Chrisem Paulem a Scottem Fosterem, czyli między rozgrywającym Golden State Warriors a sędzią NBA. Dla tych, którzy nie śledzą tego na bieżąco, mogę powiedzieć, że Scott Foster i Chris Paul mają jakieś niedomknięte sprawy prywatne, o czym już wiadomo. Nie do końca natomiast wiadomo, o co chodzi w tych sprawach i w sumie to nikogo nie powinno interesować. Natomiast problem pojawia się w tym, że przynajmniej zdaniem wielu w internecie Scott Foster zdecydowanie nadużywa swojej władzy na boisku i przez to również tym razem Chris Paul wyleciał z boiska, dostając dwa faule techniczne, w zasadzie jeden po drugim. Do tego został jeszcze faulem trzecim technicznym ukarany Steve Kerr. Hello please. Hello please. Chris Paul trying to beat me up. This is Blake Griffin. Chris Paul trying to get in the locker room. Get down here and save me. Fakt faktem, jeżeli jesteśmy profesjonalni w swoim zawodzie, nie powinniśmy wykorzystywać swojej pozycji do tego, żeby rozwikływać jakieś sprawy prywatne. Trzecia sytuacja miała miejsce z kolei w San Antonio, gdzie Kawhi Leonard został wybuczany przez publiczność podczas rzutów osobistych. Trzeba pamiętać, że Kawhi grał dla San Antonio i to grał na już bardzo poważnym poziomie. Dostał MVP finałów, był jedną z wielkich postaci, która przyczyniła się do mistrzostwa. No, ale rozchodzi się tutaj o to, w jaki sposób odszedł od San Antonio. No i kibice do tej pory mu mają to za złe. Natomiast Greg Popovich zrobił rzecz, którą pierwszy raz chyba widziano na parkietach NBA, to znaczy jako trener podszedł do mikrofonu speakerskiego i powiedział: Excuse me for a second. Pops on the mic. Can we stop all the booing, let these guys play? It's our own class, it's not who we are. Knock off the booing. Jesteśmy lepsi, powinniśmy się zachowywać kulturalnie i koniec z buczeniem, co spotkało się tak naprawdę z jeszcze większą reakcją publiczności. No i w internecie można znaleźć większość poparcia dla Grega Popovicha, ale również głosy na temat tego, że już powinien odejść na emeryturę, bo nie wie co mówi, dajmy żyć biednym kibicom. Przechodząc do liczb, mamy pewne ciekawostki. Po pierwsze,
MVP ladder. Mamy cały czas Nikolę Jokicia na pierwszym miejscu, ale do pierwszej piątki wskoczył Jason Tatum, mamy też Shaya, mamy Joela Embiida na trzecim miejscu i Luka Doncicia na drugim. LeBron James, który jest właśnie na 10 miejscu we wspomnianym MVP ladder, przekroczył barierę 39 tysięcy zdobytych punktów w regularnym sezonie. No, dzień jak co dzień rekord kolejny u LeBrona. Warto wspomnieć też o tym, co robi Kevin Durant. Jeżeli mówimy o MVP, to jeżeli Durant utrzyma się na podobnym poziomie, nie widzę powodu, dlaczego takiej statuetki by nie miał uzyskać. To, co ostatnio wyprawia w meczach, przechodzi ludzkie pojęcie. Bierzcie pod uwagę, że na ponad 30 zdobywanych punktów rzucać prawie 70% na 3, za 3, gdzie wiadomo, że on jest główną gwiazdą, gdy pozostałe są rozsypane i nie grają prawie nigdy w Phoenix. Jest cały czas kryty albo podwajany, a on cały czas ma takie skuteczności. Coś po prostu niewiarygodnego. Mówiąc o małych marketach, powinniśmy spojrzeć na to, co ostatnio wyprawia Orlando. Bilans 11-5. Los Angeles Lakers, Milwaukee, Indiana, Denver, Boston i Houston. To są potężne drużyny i wszystkie zostały przejechane przez Orlando Magic. Minnesota, najlepszy początek w historii. Bilans 11-3. Co jeszcze? Rookie ladder, tak jak powiedziałem, pierwsze trzy miejsca niezmienne, natomiast Wembanyama spada na drugie miejsce kosztem Chetta Holmgrena. Przechodząc do najlepszego zagrania tygodnia, w tym miejscu wybieram Tyrese'a Haliburtona i jego crossover. Trudno sobie wyobrazić lepsze wykonanie tego zagrania, a przy okazji, no, powiedzmy, że to jest taka laurka dla tego, co ostatnio Tyrese Haliburton robi. Można powiedzieć, że wymiana z Sabonisem opłaciła się dla obu zespołów. No, Indiana zyskała, no, potencjalnego przyszłego MVP. Na sam koniec temat, który chciałem poruszyć, to znaczy sędziowanie w NBA, a mianowicie faule techniczne. To, że Chris Paul dostał od Scotta Fostera, to jedno, ale ostatnio widzę te faule, kiedy ktoś zrobi wsad i tak jak Janis spojrzy się groźnie na przeciwnika i dostaje za to faul techniczny, łapie się za głowę. Ale jak ktoś się powiesił na obręczy przez 2 sekundy i tak... Ja rozumiem, jak coś takiego jest zakazane w szkole podstawowej, gdzie jak złamiesz obręcz, to biedna szkoła musi później... Ileś czasu jej to zajmie, zanim naprawią i tak dalej, nie można się wieszać. Ale jak Jason Tatum w NBA wiesza się na obręczy przez dłużej niż 2 sekundy, no to nic złego się nie wydarzyć nie powinno, tak? A jeżeli się wydarzy, to jest to liga NBA. Jeżeli jakimś cudem ten cały kosz się zawali, to chyba w 15 minut są w stanie przywieźć drugi, postawić i gramy dalej. No nie widzę powodu, żeby karać za coś takiego zawodników. Takie rzeczy powodują, że ci zawodnicy zaczynają się w jakiś dziwny sposób ograniczać w swojej grze. Nie mogą patrzeć na przeciwnika, nie mogą się wieszać na obręczy, nie mogą czegoś, to, że do sędziów nie mogą mówić tam jakichś brzydkich rzeczy. Trzeba, oczywiście, wiecie, ja nie jestem zwolennikiem tego, że kiedyś to były lata 90. i można było się okładać po mordach i sędziowie byli w porządku, bo na przykład to, że w piłce nożnej może sobie zawodnik podejść i nawrzucać sędziemu i ten sędzia nic mu nie robi, to uważam też za błąd. Powinna być pewne jasne zasady. Natomiast to, co robią sędziowie, to jest naginanie tych zasad i zastanawia mnie to, dlaczego NBA w ten sposób działa. To znaczy, wytłumaczenie jest bardzo proste. Nie chcą na siebie narzucać jakiejś presji tego, że wydarzy się coś dziwnego na boisku, sędzia nie zareaguje i będzie, ale ta liga, już tam wszystkie jakieś środowiska walczące o sprawiedliwość będą mówiły, jak to możliwe, że w tej lidze dzieje się coś takiego. I mogę to zrozumieć właśnie w przypadku jakiejś sytuacji, gdzie ktoś tam się z kogoś popchnie, wiecie, jakieś takie konfliktowe rzeczy, ale wieszanie się na obręczy, to uważam, że to już jest trochę dramat. Ale to jest moja perspektywa na to i jestem ciekaw, co macie na ten temat do powiedzenia. Dajcie znać, co o tym myślicie i widzimy się w następnym podsumowaniu tygodnia. Trzymajcie się. Hej.